państwa w o, konkurs, konkurs. Ile jest szczyca? O kasę mają szansę nie tylko gracze w studiu, ale także państwo przed telewizorami. To jest czarabla. Oto czarna skrzynia. W niej znajduje się pewna kwota pieniędzy. Siema, Siejkowski. Od 1000 do 10 tysięcy złotych. Ile jest? Ten z państwa, kto pierwszy odgadnie, ile pieniędzy jest w skrzyni, 9999. Należy wysłać SMS pod numer 7269 w treści wpisując sugerowaną kwotę. Jeżeli państwo napiszą za wysoką kwotę, dostaniecie odpowiedź, że za dużo. Jeżeli za małą, że za mało. I tak do skutku. Osoba, która wygra, natychmiast zostanie powiadomiona, że jest zwycięzcą. Również kiszony ogór dla Tris. Zostaną powiadomieni, że gra jest skończona. Tak więc, kto pierwszy, ten lepszy. Ogłoszenie wyników. Nie no, Queen, to jak będziesz miał więcej filmów teoriami spiskowymi, to dawaj. Oto 12 uczestników. Ja lubię to analizować z widzami. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. 15 złotych grosz. Innej dziedziny. Poznajmy naszych dzisiejszych graczy. Niebiescy to Ryszard Słodki, emeryt w Kuczynach. Emeryt. Drużyny Paweł Pierzbowicz, przedstawiciel handlowy z Rzeszowa. Tadeusz Kuciński, technik budowlany z Rzeszowa. I Jacek Kusik, informatyk z Rzeszowa. Zieloni to Biologi, nie wiem czym się chce. Zależy. Bo na przykład oglądaliśmy tego Maksyma. A, to nie tak. Tego Maksyma oglądaliśmy, co w dupę, czy co. Co się. Co pracuje w pewien specyficzny sposób. To on miał kanał o teoriach spiskowych i go skasował. Sadnie. Maturzysta z Krosna. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu. Jaki sposób? No dziwny. Ta oto loża. A my witamy po Biologii, to może jutro. Maksym ma być w zgrzycie? To niech opowiada o ucieczce z Matrixa. Chyba, że uciekł. Nie, teraz nie patrzę, teraz oglądamy. To są nauczyciele dalej, nie? Panowie, dopiero drugi raz w Loży Mistrzów, trzeci raz w programie, ale jak słyszycie, po odgłosach z widowni macie tu swoich fanów. Panowie wygrali do tej pory w naszych programach 26 tysięcy złotych. Gratuluję. Dziękujemy. Panie Andrzeju, w poprzednim programie przyznał się, a ja to tak pamiętałem po prostu pańską twarz, że 2 lata temu grał pan w życiowej szansie, wygrał pan wtedy 25,5 tysiąca złotych, no. A my z kolei z innych źródeł dowiedzieliśmy się, że to zmieniło pańskie życie. Jak to było? Co się stało? Znaczy, wtedy byłem bezrobotnym i, że tak powiem, od 6 miesięcy nie osiągałem żadnych dochodów, także 25 tysięcy potrafi zmienić życie takiego człowieka, jakim byłem, prawda? No, w związku z emisją tego programu... A on nie jest nauczycielem? ...pojawiły się oferty pracy, jak przychodziłem. Byłem zaskoczony, bo wiedziałem, że jest jakaś tam oglądalność, ale nie wiedziałem, że aż tam 20 minut programu, w programie może zapaść w pamięć, prawda, tylu osobom. Życiowa szansa, no. To jednak tytuł prawidłowy. Najpierw pracownikiem jednej firmy, a teraz uczę w swoim zawodzie, który... No, skończyłem studia w tym kierunku, także nie narzekam. Od tego momentu pasa jak gdyby się odwróciła na byli lepsze, sobie także tam 20 polecam grę w takich teleturniejach. I słusznie, witamy w grze. Tak więc nasi mistrzowie zmierzą się z drużyną, która Jezu. Wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie znowu wygrają, to po raz trzeci burza idzie, cholipka. W następnym programie. A jeżeli im się nie uda, dzięki. To wystąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Zapraszam do pierwszego etapu gry. Dzięki. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie po dobra, spin. To są pieniądze, które będą służyły państwu do licytacji. Spin, kolego. A na moim kole jest 31 kategorii pytań. Po wylosowaniu pierwszej rozpoczniemy dzięki, licytację. Dzięki. Ta drużyna, która wygra burza, licytację, psia krew. Będzie odpowiadała na pytanie. Co i jeżeli odpowie psia krew? Prawidłowo, otrzyma pieniądze za to pytanie. A jeżeli się pomyli, nie lepiej pieniądze świńska? Przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie i ta drużyna zmierzy się z drużyną mistrzów, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię.
Dzięki modli za 8 lat. Noc mnie teraz pędzi. O ja pierdolę. Buch. Buch. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Niemieccy 400. 500. 500 złotych. 500 po raz drugi. Najlepsza kategoria gramek? Nie ma bata. 1200 zł puli. Żółci odpowiadają. Szansa na uzyskanie przewagi. Spójrzmy na ekran. Zamiast psie krew powinny się mówić cholipka. Jak nazywa się wiem, co to jest. Gatunek ryby spokojnego żeru. Co to jest? Płotka? Karaś. To karaś? Nie. Nie pirania. To jest znane. To jest płoć. Płoć? Tak. Co to jest? Będziemy konsultować, bo tylko ty wiesz. No i już jesteś gotowy? Tak. Jesteśmy gotowi, możemy odpowiadać. Płoć? Tak. Odpowie kolega, który jest jedynym fachowcem w naszym gronie od tych spraw. Wydaje mi się, że jest to płoć. A jaką pan udzieli odpowiedź? Udzielam odpowiedzi płoć. Tak jest! Płoć. Płotka, czyli? To jest to samo? Fachowiec okazał się rzeczywiście profesjonalistą, wędkarzem. To była płoć. Ta? 1200 zł wędruje na konto płotka. Drużyny żółtych. Mają 5700, za nimi 1000 mniej, mają zieloni 4700 i 4600. Koń Geralta, no. Tak więc jeszcze nie wiemy, co się wydarzy. Dowiemy się po przerwie reklamowej. Jak Geralt na niej jeździł? Latał na niej. Tylko musiał w odpowiedniej częstotliwości krzyczeć. I lewitowała. Witamy państwa ponownie, oglądają państwo awanturę o kasę. Na prowadzenie przed reklamami wyszli żółci, mają 5700 zł, za nimi zieloni 4700. Kilka ryb podobnych. Mają niebiescy. Dla mnie każda taka sama poza łososiem. I piranią, i rekinem, i tym tylnym rekinem. Tym razem mamy literaturę polską. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 500. Zieloni 500. Żółci 1000. Żółci 1000. Niebiescy 1100. Zieloni 1100. Ojej. Żółci 1300. 1300 żółci. Zieloni 1400. 1400 zieloni. 1400 po raz 1500 drugi. Żółci. Mam 1500. Żółtym kibicujemy, git. Zieloni 1600. Żółci 1700. 1700 żółci. Do odcinę? Dwa. Mam 2000. Blok mogłeś. Ale i tak nieźle. Tylko mógł blokować zamiast wabank. Wydawało mi się, że jednak zieloni wcześniej powiedzą wabank, ale chcieli chyba więcej wyciągnąć to z pozostałych drużyn. W puli mamy aż 8800 zł. Żółci grają o wszystko. W której części trylogii Sienkiewicza występuje Boska Zosia? O ja pierdolę. Się występuje w Panu Wojewódzkim. Tam bardzo bohata jakaś tam. Tak, w Panu Wojewódzkim. Faun Wody Jost. W Zosie Boska, bo tam występuje też ten. Chciał się z nią żenić. Boska Bohata, nie, Boska. Boska Zosia. Chciał się z nią żenić. To jo ludzi tak gada. Ty wiesz coś? Nie wiesz. Jakiś mitoman nowy? Ten, co ty mówiłeś? Później przyjść, a na pal wbijali. O Nowowiejskie, Nowowiejski się chciał, że oczywiście. Jesteśmy gotowi, będziemy odpowiadać. Proszę bardzo. Ponieważ koledze dobrze poszło, więc proponuję, że odpowiedział jeszcze raz, może też będzie miał szczęście. Prosimy, panie Bolesławie. Szczęście to jest Zosia skill. Boska występowała w trzeciej części trylogii w Panu Wołodyjowskim. Pełnym zdaniem. A w kim ona się kochała? W Nowowiejskim. Tak jest! Kurde, nieźle typ leci ten Bolesław, co? 8800 zł to jest stan konta drużyny żółtych, którzy zaryzykowali wszystko, żeby przejąć tę pulę. Opłacało się. Za nimi niebiescy 3,5 i zieloni 2700. Cztery pytania. Bolesław to Bolek? Bolek spalił lolka przed programem? Mogło tak być.
literatura światowa. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300. Nie no, żółci ładnie lecą, oby lecieli dalej. Dawaj blond, 2700, nie, więcej, bo tam ci jeszcze są. No i dobrze zrobił pan Marcin, nie powtórzył błędu z poprzedniej licytacji. Zagrał w Abank. Oczywiście jest to będzie wiedźmin dziś? Będzie. Na 4200. W którym wieku żył i tworzył dramatopisarz Samuel Beckett? Nie wiem, w 18. To jest teatr symbolizmu. Symbolizmu. To jest taki koszyk, wiesz, no nie? To jest przecież 20. Nie musicie szeptać państwo, przecież tu nikt was nie potrzebuje. To nie mówią w 20. Odpowiadaj. A więc odpowiadamy. Po konsultacji uznaliśmy, że jest to wiek 20. Tak jest! O kurde. To go pieprzyć za karę. Samuel Beckett zmarł w 89 roku. 1989. I warto było zaryzykować 4200. Jest już na koncie zielonych. Niebiescy za nimi mają 300 i prowadzą żółci 7700. Trzy pytania do końca tego etapu. QLL Jackson. Tak samo kategoria by się nazywał. No i geografia Polski. Ale on będzie grał teraz tego, nie? Rozpoczynam licytację. Nie, to nie on, to Morfeusz. Z konta każdej drużyny i słucham państwa. Ma grać w Wiedźminie. 600 mam 700 od niebieskich. 700 pytam cię. 800 od żółtych. 1000. Kurde, ale wcześniej, znaczy no wyszło to samo, no poprzedni nie chciał zablokować, teraz zablokował. No, żółci zablokowali rywali, tutaj ostro listowali niebiescy, nie wiem dlaczego w ogóle nie listowali prawie zieloni, dlaczego? Po prostu nie jest to nasza dobra dziedzina bardzo. Po prostu. Trzeba było ryzykować, grać wabank. Coś pamiętacie z Gogo? Nie no wiem, jak ktoś tam tak mi pisał, jak no to siema ninjawy tam. Pytanie, ale szansa dla żółtych ogromna. 5500 w puli. Jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo, będą mieli aż 9000. Jak nazywa się miasto uzdrowiskowe w górach izerskich, leżące nad rzeką Kwisą? Co to w ogóle? Co to za kategoria jest? Prosimy podpowiedź. Jaka jest państwa propozycja? Realna? 600. O, 1500 będzie chciał. I na minut wejdą. Kapula. Nie. Weto. To za mało, tak? Oczywiście. Tak? Jasne. Mamy się podnosić dalej? Nie, ile by zieloni proponowali to? Zieloni by zaproponowali co najmniej 1000. A niebiescy? 2000. Dwa, tak? Ale żydga. Pieprzyć. To weźmy tak po środku, 1500. Pieprzyć tych niebieskich. To już jest tak dużo. Nie, no po środku, 1500. Nie, no to jest do dupy, bo i na minus wejdą. Proszę bardzo. Świeradów Zdrój. Przepalili Polenica całą wygraną. Cieplice, Szklarska Poręba. Ciepluchy, w sensie cieplica. Ja nie mam pojęcia. Granica Zdrój. Granica chyba nie. Cieplice, Szklarska Poręba, to gdzież to jest? Na górze. No to w Sudetach. To jest w Kolejni. Ja daję to cieplica. Szklarska Poręba, no znane, ale to chyba nie jest uzdrowisko. Dlatego odpowiadamy cieplice. Pan Marcin załamany jest właściwie od kilku minut, leży prawie na stole. Co się stało, panie Marcinie? Po prostu uważam, że chyba znam odpowiedź. I trzeba było grać, tak? Tak, ponieważ bywałem tam, w okolicach. Co to jest? Myślę, że jest to Świeradów Zdrój. Tak jest, Świeradów Zdrój.
Ajajaj. Nie udało się przejąć ten... Szkoda ich. W takim razie 5500 zł. Przechodzi do puli następnego pytania i proszę zobaczyć, co się stało. Żółci, którzy prowadzili ogromną przewagą, są teraz na ostatnim miejscu. Prowadzą zieloni, mają 3900 i niebiescy 2100. To jest ostatnie pytanie teraz? Wszystko może się wydarzyć. Dwa pytania do końca tego etapu. Nie, dwa, dobra. Ale mało tu idzie już wycisnąć. Chyba przegrają z mistrzami, kto tu wejdzie. Chyba, żeby ktoś teraz odpadł. Kto wejdzie, all in. Filozofia i religia. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słaba jest... Zieloni za 100! Ej, ale wabank był! Wabank był! Wabank był! Czy można sprawdzić, czy się wrzucił ci wabank? Od razu. Że państwo uważają, że było wcześniej, tak? Tak. O, ja się mogę mylić. Na wszelki wypadek rzeczywiście sprawdźmy, jak to było. I słaba jest... Dobra, żółci na S. Tak więc pan Marek miał rację, żółci ułamek sekundy byli szybsi. Żółci baba! S. Kategoria filozofia i religie. Szansa dla żółtych albo na powrót na pierwsze miejsce i na koncie 7900. Wondowora, zielone gówno. Jak nazywał się wnuk biblijnego Hama, słynny myśliwy? Był taki myśliwy Nemrod, on słynął z myślistwa, ale nie wiem, czy to był wnuk Hama. Tak, Hama, co znaczy Hama? Bo jest chyba z wielkiej Hama to imię? To może czy być jest jakiś Ham, czy... nie, ten... chłop. No to jest z Biblii, Ja wiem. Będziemy odpowiadać. Proszę bardzo. Ponieważ nic nam nie przychodzi do głowy. Ham się nazywał? Poza jednym imieniem. Wiem tylko, że był to słynny myśliwy, ale nie wiem, czy w ogóle związany z Biblią, no ale trudno. Nemrod. Zieloni także za wszelką cenę chcieli kupić to pytanie. No troszkę za późno powiedzieli. Jaka jest odpowiedź? Też nie jesteśmy... Jesteśmy pewni. Bardzo. Kolega sugeruje, że może Tytus. Panie Marku. Słusznie! Nemrod! O Boże, dobrze. Ale naprawiłem straszny błąd w swoim... Mareczku! ...licytację, wpadki, tym jednym posunięciem mam nadzieję. Ej, Marek wszystkie pytania kupił? 7900 zł wędruje na konto drużyny żółtych i... A i tak ma 8K. ...znowu prowadzą. Ostatnie pytanie w tym etapie gry. Asterix. Siemaneczka, witam. Jasny Gwint Geralt. Film polski. O Jezu. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci 300. Rzuci 300. Koniec. 300 po raz drugi i 300 po raz... Kara. Trzeci. Kara dla tamtych. Kara. Kara. Powinna być kara. Powinna być kara. Dwie pozostałe drużyny poddały się po prostu. 700 zł w puli, oto pytanie. Ej. Dla żółtych. Jak brzmi imię i nazwisko reżysera filmu Popiołek? Ja... Mnie się tak wydaje. Ja nie będziemy... Andrew będzie? Będziemy odpowiadać. I wyznaczam do odpowiedzi koleżankę. Proszę pani Bożeno. Czy chce, czy nie chce? Reżyserem Popiołów prawdopodobnie był Andrzej Wajda. Jakiej pani udzieli odpowiedzi? Andrzej Wajda. Tak jest! No i git. 700 zł no na konto drużyny żółtych. I w ten sposób zakończyliśmy pierwszy etap. Niebiescy wygrali u nas 1700 zł. Gratuluję panowie. Żółci spoko. Drużyna maturzystów wygrała u nas 3,5 tysiąca. Gratuluję. Won. Natomiast kartę pani Bożenki. 8300 i z tą kwotą witamy w finale. Nie no, mistrzowie chyba wygrają. Nieźli są w sumie. I mają więcej. Ale tu jest mała różnica.
ci weszli do rozgrywki finałowej, mają na koncie 8300 zł. Oglądają państwo zapewne nasz teleturniej. Powiedzcie, czy jest łatwiej, czy trudniej, niż się wydaje. Nie zdążyłem tego przemyśleć. To tak szybko biegnie, że jeszcze nie mam zdania na ten temat. Mareczku. W transie jest pan, tak? Tak, tak. Tak. Jakie były najtrudniejsze momenty? Dlatego, że w sumie no, ta tak, rozgrywka była dla was bardzo emocjonująca. Było. Raz prowadziliście, 3-4. Potem byliście na ostatnim miejscu, a potem znowu prowadzenie. No, najtrudniejszy dla mnie moment to był mój błąd przy licytacji z geografii Polski, dlatego że w puli nie było aż tak dużo, żeby tak wiele postawić. Tutaj się troszkę zagotowałem, przyznaję się. No tak, ale mimo tego błędu udało się. 8300 to jest bardzo dobra sytuacja wyjściową. Jesteście drużyną nauczycieli, podobnie jak nasi mistrzowie. Lepiej niż gorzej, ale mogło być lepiej. Nasi mistrzowie, czy nie boicie się grać przeciwko nauczycielom? Boimy się. No, cóż nam pozostało powiedzieć? No nie boimy się, ale mamy respekt. Może tak, bo strach jest złym doradcą, ale respekt trzeba mieć do końca zawsze dla każdego przeciwnika. Słucham? Na pewno udają tylko tak. Udają respekt. Ale mają jednak 1700 zł, więcej 10 000 na koncie. Panie Andrzeju, czy to panu uspokaja? Skądże? To jest niewiele, to można stracić przez jak na bezrobocie? On już ma pracę. Taktyczny. Także tak? Wszystko, gra jest otwarta zupełnie, także nie ma problemu. Witamy w finale mistrzów. A jeszcze chciałem się dowiedzieć od żółtych, czy państwo uczą w jednej szkole? Nie, ja uczę w innej. Oni też uczą? To ja głuchy byłem. Ja jeszcze dodatkowo w drugiej. Losuję pierwszą kategorię w finale. Wyobraź sobie, że jesteś uczniem jednego z nich, widzisz ich w TV, masz takie no way? No. Od razu mu przełączył. Anatomia człowieka. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słabaj. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Nie no, w porządku są, obydwa teamy, ale chyba wolę mistrzów. 400 po raz drugi i mam 500 od mistrzów. Co na to rzuci? Rzuci 600. Dali 600, a mistrzowie? Co? Dobra. Po raz drugi i po raz trzeci. Dobra. Kara? Nie. Rzadko są. W finale nie było ani razu. Szansa dla żółtych na niestety gonienie mistrzów. Proszę odpowiedź na pytanie, w której części szkieletu znajduje się kość jarzmowa? No myślę. W czaszce. To wystarczy w czaszce. No, oczywiście. Tak, to jest chyba dobrze skieletu. Mówi, myślę. Myślę, że to dokładnie. Najwyżej będziemy się wtedy dopytywać. Jesteśmy gotowi. Proszę bardzo. Kolega, który ma dzisiaj szczęście do odpowiedzi dobrych. Chyba dobrze mówi, że w czaszce, nie? Kość jarzmowa znajduje się w czaszce. Szczęśliwy dzień, tak jest. 1100 zł trafia na koncie drużyny żółtych, mają 8800 zł. A mistrzowie wciąż prowadzą, ale już... Więcej tylko stracili. 9500 na końcu. Ale mała jest różnica, no. Do końca finału. Tutaj raczej trzeba grać i dobrze. Bo jak jest bardzo duża przewaga, to zazwyczaj to już jest dedek. Oho. Jeden na jednego. Nie ma Jerzego, żeby wpieprzył. No to idź, Bolek. Nie ma rady. W razie czego będziemy cię... Proszę teraz, Bolek aby drużyny wyznaczyły po jednym przedstawicielu do pojedynku jeden na jednego. Kto będzie reprezentował żółtych? No trochę się boimy stracić najlepszego zawodnika, ale mam nadzieję, że wygra i delegujemy Bolesława. Prosimy, panie Bolesławie, do zielonego... A mógł wysłać Macieja i tak tam siedzi, nic nie robi. To by chociaż odszedł od nich ze stołu do innego. Panie Bolesławie, czuje pan na sobie ciężar odpowiedzialności? Tak jest, czuję. Teraz mistrzowie, kogo wytypują? Kolega Piotr. Prosimy, panie Piotrze. Piotr? Z konta każdej drużyny biorę po 500 zł do... Też chyba najmocniejszy od nich. A więc w sumie 1000 zł. Tak? Nie, tam kapitan jest najmocniejszy. Najpierw wybierzmy kategorię. Uciornych. Oto kategorie w tym pojedynku. Panie Bolesławie, która się panu zdecydowanie nie podoba? Historia sztuki. Chyba nie tak, Mariuszu. A panu, panie Piotrze? Sztuka kulinarna. Skreślamy sztukę kulinarną. Pan Bolesław.
Muzyka rozrywkowa na świecie. Nie będzie muzyki rozrywkowej na świecie. I czego jeszcze nie będzie, panie Piotrze? Anatomia człowieka. Skreślamy anatomię człowieka. Rywal Sport. Pan Bolesław? Gramatyka i ortografia. Nie będzie gramatyki i ortografii. Oj, oj. Sport. Wiedziałem, że tak pan zrobi. Skreślamy sport. Pan Bolesław. Nie, sport już jest. To są porypane pytania. Ja się pan czuję z astronomii, panie Bolesławie. No ta, piłka do zapytania. Coś tam słyszałem na ten temat. A pan Piotr? Niespecjalnie mocno. 3 mm. Broni nas przed meteorytami. Przycisk i odpowiada, czy tam dwa? Prawidłowo, wraca do Mamon miał rację. Znowu. A jeśli się pomyli, siada na ławce rezerwowej. Pani Bożena trzyma kciuki za swojego zawodnika mocno, a wszyscy tak? Pan Maciej też? Oto pytanie. Która z planet Układu Słonecznego ma średnicę Mars najbardziej zbliżoną do ziemskiej? Jak nie Mars, to nie wiem. Wenus? Nie wiem. Pan Bolesław nacisnął. Ziemia. Uważam, że będzie to Mars. Nie. Panie Piotrze, dobrze? Przypuszczam, że tak. Niestety nie. Wenus. Tak więc, panie Bolesławie, zapraszam na ławkę rezerwowych. Ja, bo to były stare czasy, jeszcze nie wiedzieli, że Mars. Teraz już wiadomo. Czego obawiał się najbardziej pan Marek. Tak? Czyli gra bez najlepszego zawodnika. 1000 złotych. To teraz Barbara kieruje, tak? Pytanie. Czy Bożena, jak ono się nazywa? Ile zawodnik byłby wart w tej chwili? Chciałby pan odkupić, tak? Pana jest bezcenny, ale chcielibyśmy go mieć przy sobie. Żółci chcą wykupić swojego zawodnika. Za ile go wykupią, dowiemy się po reklamach. Dobra, obydwa teamy są całkiem w porządku, nie? Wenus widać na niebie, a ty chcesz Mars? Pieprze w dupę te Wenus całe. Przed przerwą żółci zaproponowali wykupienie swojego zawodnika, pana Bolesława, który przegrał pojedynek 1-1, a więc, panie Marku, kapitanie żółtych, za ile pan chciałby wykupić pana Bolesława? 800. Nie będę oryginalny. 300. Nie ma ceny na tego pana, ale tak żeśmy mieli szansę walki jakieś jeszcze z mistrzami. Po znajomości krótkiej, 1000 złotych. Kupiłem sobie łuk, nie ma gdzie strzelać. Co na to, mistrzowie? Zgadzamy się. Dzięki. Za ile? Za 1000? Piękny gest. Zgodzili się mistrzowie, ja także nie mam nic przeciwko temu. Proszę bardzo, z powrotem, panie Bolesławie, usiądź. Za 1000 złotych. 1000 złotych teraz odejmujemy z konta żółtych. Tak więc żółci mają 7300. Mistrzowie, 9000 zł i 1000 zł przechodzi do puli następnego pytania. Kiedy golenie wolne za 100 każdy do dolarów? Prawdopodobnie nigdy. Mity i dzieje starożytne. Różnie. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Jak kategoria mam ona? 3 gramy. Rzuci 500. Za dwa kamień mito Żydom mitomanów? Czy Żydolar? Żydokopterów? Nie. 700 po raz drugi i 700 po raz trzeci. Co? Przecież było 1000, ty. Czemu? I co wy odpuścili? Panie Andrzeju, dlaczego pan nie licytował wyżej? Sam nie wiem. Zagapienie. Nie zwróciliśmy uwagi na pulę. Aha. Bo tam było do przyjęcia 1000 zł. No było, tak, ale... Tak, już takie będzie pytanie. Już nie jest. 2300 w puli szansa na przejęcie tej kwoty dla żółtych. Jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie w finale. Jak nazywał się najważniejszy bóg Słowian? Perun. Czuwający nad stronami świata. Świata być się może. No jak nie Pierun? Przecież jest najważniejszy był. A nie jakiś światowid pieprzony w dupę. Jesteśmy gotowi. Nie podejmujemy się dyskutować z naszym asem. No nie jestem pewien. Spróbuję udzielić odpowiedzi. Śmiało. Stawiamy na
Boga światowida. Pan Bolesław tym samym spłacił dług swojej drużyny. Tak jest! Tak więc kłamstwo. Kupiła pana Iluj. Bolesława za 1000 zł, ale dzięki temu, że był w jej szeregach, 2300 trafia na jej konto i żółci obejmują prowadzenie w grze. Mają 8900, a mistrzowie 8400. Gdzieś finał Trailers przed tygodnia Wukonga? Nie, Dragon, ja nic nie wstawiam na tej ostatnie, tylko awanturę nadrabiam i to przed półtora miesiąca. Dlatego. Ale już nie wstawię, no bo zaraz i tak wychodzi gra. Rozrywkowa. Ale oglądałem, tak. To co ja na etnic się wstawiam. Licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300. Ile? 400. 400 mistrzowie. Żółci 600. 600 żółci. Cześć, co ty piszesz? 800 po raz drugi. I mam 900 do żółtych. Co na tym mistrzowie? Jest 1000. 1000 po raz drugi. Żółci 1100. 1100. Ale na OLX można zamówić z opcją taką, że dopóki nie klikniesz, że działa, to pieniędzy typ nie dostanie. 1500. 1600 żółci, spokojnie podwini. 2000. Mam 2000 mistrzów. Oho. Wabank będzie teraz, wabank. 2500. Wabank żółci, wabank. Blok. Żółci. 2600 po raz drugi. 3. Nie 3. 3000, proszę, już 3 jest. 8400. 8400. Ładnie, bardzo. Ładnie żółty zagrał, ale chytry ten mistrzu. Mistrzu zbyt chytry, nie? Mistrzowie nie mają już teraz szansy, żeby licytować, ale to również bardzo ryzykowna zagrywka. Bo jeżeli żółtym się nie powiedzie, to na ich koncie zostanie tylko... Za szybko? Nie, oni by zarawa bank dali. Dobry blok. Co to? Będzie kamienie podnosił trąbką? Co to za arabska muzyka? On serio kamienie podniesie. Co za Aladdin? Aram Gothic 3. Ty podnosi cię, gdzie też, tu jest. Lewitują mi tupy w pokoju, padli lewitują. Chyba 3 lata. Pytanie brzmi, jak nazywa się zaprezentowany instrument? O, pokaż go jeszcze raz. Nie takie klarnet. To może być saksofon. Nie. To jest saksofon. To jest saksofon, ten z najwyższym dźwiękiem. To będzie altowy w takim razie. Ja nie wiem. Bo tenorowy jest już swaźnie. Wszystkie są zakręcone, jeden jest prosty. Pan Żbobie był klarnet, może to on. Spróbujemy odpowiedzieć. Proszę bardzo. Wydaje nam się, że jest to saksofon. Jeżeli to wystarcza, jeżeli trzeba uszczegółowić, to będziemy się męczyć. To nie jest jeszcze pełna odpowiedź. A saksofon... Czekaj, namyślimy się. Altowy. Jest basowy, tenorowy, altowy jest soprano. Daj Bolesławowi mówić. Co, przecież to grał, sopranowy to by był cieniutki. Albo właśnie. Altowy, albo tenorowy. Nie tenorowy, nie. Tenorowy nie, no to altowy. Maciej coś powiedział, czyli w pieprzą. Saksofon altowy. Dobrze. Konrad, proszę, powiedz za mikrofonu, jaka jest odpowiedź prawidłowa. Saksofon sopranowy. Saksofon sopranowy. Mówiłem, no macie jak powiedział, to pieprzą. Pieprzony w dupę kitajec. W sensie, kitek w sensie, że ma. Chodzi o to, że ma kitkę. Że to jest sopranowy, prawda? To był ten moment, w którym należało się sprzeciwić koledze. Panu Bolesławowi. Ta nie starczyło mi odwagi. Trudno. Trudno, 500 zł tylko jest na koncie drużyny żółtych. No kitkę ma, powiedziałem. Chodzi o to, że ma kitkę, to normalne powiedzenie. Państwa, do puli następnego pytania przechodzi 11 400. Jak czarna skrzynka teraz to sadgę dla żółtych, ale mistrzowie, Jezus. Ja nawet nie wiem już komu kibicować, obydwa teamy w porządku, ale... Mistrzowie za bardzo nic nie robią w tym odcinku. O ja pierdziele. Jeden... O ja pierdziele w dupę. O Boże. Proszę, aby drużyny wytypowały po jednym przedstawicielu do pojedynku jeden na jednego. No jestem ciekawy pana decyzji, panie Marku.
jestem kapitanem. Powinienem ostatnio. Znowu można zagrać się fair. Kliknąć na pały guzik mistrzowy logo. I tak wygrają, bo ci nie będą mieli pieniędzy do gry. No ale pewnie tak nie będzie. Ale złamię tradycję i wyznaczę siebie. Prosimy bardzo. Pewnie nie będzie, nie zrobi tak, nie? Proszę nam od razu powiedzieć, kto będzie spełniał pańskie obowiązki, jeżeli panu się nie uda. No, jak łatwo się domyśleć, kolega Bolesław. Pan Bolesław, dobrze. Kto będzie reprezentował mistrzów? No, nie będziemy oryginalni. Tak się składa, że kapitan szarża zobowiązuje, no to też podejmuje wyzwanie. Kapitan jest najmocniejszy u nich, nie dziwię się. Kogo pan wyznacza na swoje zastępstwo? Kolegę Piotrka. Dobrze, tak więc szykuje nam się teraz pojedynek kapitanów dwóch bardzo dobrych drużyn. I jak mistrz kliknie na pałę i luj. Zawodników, to widzę, że jest to gra dla żółtych o wszystko. Ponieważ zgodnie z regulaminem biorę po 500 zł z konta każdej drużyny. Tak więc w puli mam aż 12 400 zł. Natomiast w tym momencie żółci nie mają pieniędzy na koncie. Czyli jeżeli żółci wygrają ten pojedynek, to grają dalej i mają ogromną przewagę. 12 400 zł. Ale kliknie? Nie myślicie, że kliknie na pałę mistrzu? Naszymi mistrzami wciąż będą starzy mistrzowie. Najpierw wybierzmy kategorię gry. Ponieważ wcześniej wybraliśmy, to tym razem dajmy szansę mistrzom na pierwszy wybór. Co skreślić, panie Andrzej? Stres. Literaturę na świecie. Nie będzie literatury na świecie. Co teraz, panie Marku? Polskie seriale. Nie będzie polskich seriali. Dobrze, dobrze. I wybór pana Andrzeja. Geografię Polski. Skreślamy geografię Polski. Panie Marku? Rozmaitości ze świata. Skreślamy rozmaitości ze świata. Co teraz, panie Andrzeju? Polską muzykę rozrywkową. Skreślamy. Panie Marku? Nie wiem, czego uczy kapitan, ale na wszelki wypadek skreślę matematykę. A myślę, że słusznie pan zrobił, przynajmniej dla pana Andrzeja, bo pan Andrzej uczy polskiego. Pieprzył. 12-400 fut. Pytanie brzmi. Jak nazywa się ten przedmiot? O Boże. Ty on... Razem mamy? Co to? Ty on specjalnie kliknął, on nawet nie usłyszał. Muszę przyznać, że... Nie wiem. On wiedział! Tak więc mistrz nacisnął przycisk pierwszy. On wiedział! Nie wie, jaka jest odpowiedź, tak? No odpowiadam, popielniczka. Nie. Jak? Odpowiedź prawidłowa na to pytanie to kipichron. Ty, ale wiesz, że mistrz specjalnie to zrobił? Wiesz o tym? On wiedział. To jest pierwszy zawodnik, który wiedział. Tyle razy gadaliśmy, że można tak zrobić i w końcu ktoś to zabiuzował. On ma w dupie, że przegrał, bo on wygrał. No i teraz chciałbym państwu wyjaśnić, co się stało. Mianowicie pan Andrzej dobrze, sprytnie Michu, powodzenia. Wykorzystał tutaj zasady naszej gry i nacisnął przycisk, nawet nie słuchając pytania i nie odpowiedział. No bo stan konta żółtych jest zero. Ty, ale Ibis też wie. Czekajcie, powaga teraz. Ibis też wie. Teraz chciałbym państwu wyjaśnić, co się stało. Mianowicie pan Andrzej sprytnie wykorzystał tutaj zasady naszej gry i nacisnął przycisk, nawet nie słuchając pytania i nie odpowiedział. No bo stan konta żółtych jest zero w tym momencie, a stan konta mistrzów, mimo że nie zarobili tych 12-400, jest 4900. Tak, panie Andrzeju? No tak, no muszę się przyznać, że zrobiłem to z premedytacją. Ty, widzicie? Mówiłem, on to zabiuzował. W końcu ktoś zabiuzował system. Mówiłem wam. W końcu się znajdzie taki. No. Ale to niczym się nie różni od blokowania przeciwnika na przykład pieniędzmi. To jest też takie zablokowanie po prostu. No, przykro mi, już przeprosiłem pana, ale no tak się gra. Ja się nie pogniewałem. No tak mi się wydaje, no jeżeli złam. Ciekawe co i mam nadzieję, na to, że nie? Zasad moralnych nie złamałem.
Panie Andrzeju, bardzo dobrze pan zrobił. Aczkolwiek nie wziął pan pod uwagę, że prowadzący zgodnie z regulaminem może dołożyć pieniądze do puli i w tym momencie dokładam żółtym 300 zł, żeby mogli grać o całą pulę. Pan może... Dobra, czyli wiemy, po 88 odcinkach nie da się tego zabiuzować. No to już wiemy. Tyle razy były teorie, żeby to klikać. Przecież w dupę. Tyle ludzi też to pisało. I w końcu wiemy, nie da się. Przewidzieli to jednak. I jeszcze kapitana stracili, ja pierdzielę. Tak więc 300 zł to jest teraz stan konta drużyny żółtych, a w puli do przejęcia aż 12 400 zł. Mistrzowie grają w osłabionym składzie, tak więc wszystko wyjaśni się w ostatnim pytaniu. I byś czytali tyle. Ale ładnie. Ale fajnie. Kolejna odpowiedź. Kolejna. Ale zobaczcie, w jakim krótkim tempie są rzeczy, które cały czas chcieliśmy. Niedawno ktoś dał wabank za skrzynkę z bomby. Teraz ktoś zabiuzował system. Wszystko się dzieje, na co czekaliśmy. Kategoria fizyka. Powaga teraz. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Przypomnę, w puli mamy aż 12 800 Ty żółty wierzy w bank? Kto przejmie tę pulę, ma szansę na zdobycie mistrzostwa. Rozpoczynam licytację i... Słowa jest to! Nie. 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 Żółci dead. Mówiąc prawdę, mam wrażenie, że mistrzowie byli szybsi, ale ponieważ jest dzięki to za wrażenie, 8 lat. To sprawdźmy, jak to było. Byli dużo szybsi. Tak więc, jak widzieliśmy wyraźnie, mistrzowie 500. No i tyle, wygrali. Dzięki Gonzalo, dzięki za 28 lat, dziękuję bardzo. Drużyna wygrała licytację, teraz zobaczymy, czy sobie poradzi z pytaniem 13 100 w puli. To do domu. Ale ładnie. Jak nazywamy zjawisko kwantowe towarzyszące zderzeniu fotonu z nieruchomym elektronem? Jeśli chcielibyśmy skorzystać z podpowiedzi, to wyglądałoby to mniej więcej finansowo jak? 3400. To mogą brać. Luj z tym, no dużo do zgarnięcia. Tak, tak. Ja bym brał, i tak wygrają. Zaryzykujemy. To poprosimy. To poprosimy. Proszę bardzo, 3400. Siema Mario. W tym momencie mają 1000 zł na koncie. I oto cztery warianty. Zjawisko Fermiego, zjawisko Borna, zjawisko Niemana, zjawisko Comptona. Chyba Fermiego, nie? Dobrze mówię? Mamona? Compton. Niemana. Compton. Comptona. Udzielamy odpowiedzi. Proszę, panie Piotrze. Miejmy nadzieję, że dobrej. No, przyznamy się, że jest to pszczał. I wydaje nam się, że jest to zjawisko Comptona. Tak. To jeszcze nie jesteśmy pewni. Kto powiedział tak? My klaszczymy, dlatego że nasz młody wilk tu napisał, że to powinno być to i uwierzyliśmy mu. Tak jest! Maciej w końcu coś wiedział. Szkoda, że nie wtedy, kiedy kupili pytanie, to wtedy zawsze źle radził. Pieprzyć go w dupę. Maciej wiedział, nie powiedział. Aj, krył. 13 100 zł. No dobra, ale spokoj tak. Mistrzowie fajni. Przynajmniej abuzują system, więc git. Ja kibicuję abuzerom. I proszę państwa, to jest ogromna wygrana tylko dzisiaj. 14 100 zł. Stuwa, ja pierwszy. Gratuluję. Stuwa. Stuwa.
Zanim podsumuję stan waszego konta po wszystkich waszych programach. Abuser, abuserowi, abuzera. Dziękować drużynie żółtych. Jesteście wspaniałą drużyną, to była świetna rozgrywka. Żałuję, że tak mało udało się wygrać. Jedynie 100 zł, ale reprezentowaliście świetny poziom gry. Dziękuję wam. Maciej wiedział, nie powiedział i go pieprzyć i luj. Proszę państwa, mistrzowie, tylko dzisiaj 14 100 zł, a we wszystkich waszych... Do 700 zł bez podatku? 40 100 zł. 3 odcinki, to ładnie. A jeżeli państwo chcą bawić się z nami, wygrywać pieniądze... No dobra, spoko odcinek, spoko odcinek. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. 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 Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę